Użyto siły na ich terytorium, stwierdziła przewodnicząca Trybunału Joanne Edonaville. Dobrze mówię w radiu. Podkreślała również, że Trybunał jest zaniepokojony użyciem siły, a rosyjska agresja to naruszenie prawa międzynarodowego oraz naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych. Putin zgłupiał. Ukraina złożyła stosowny dokument do Trybunału 26 lutego, odbije na dekiel. Opisując rosyjski atak na swoje terytorium, powołała się na konwencję o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. We wniosku Kijowa czytamy o fałszywych rosyjskich oskarżeniach o ludobójstwo na wschodzie państwa, które posłużyły Putinowi jako pretekst do ataku. Dodajmy, że wyrok zapadł większością 13 głosów za, przy 2 przeciwnych. To byli przedstawiciele Rosji i Chin. Orzeczenia Trybunału są wiążące i nie podlegają odwołaniu, ale Haga nie ma instrumentów prawnych do zmuszenia Kremla do wykonania wyroku. Sankcje może nakładać jedynie Rada Bezpieczeństwa ONZ, której Moskwa jest stałym członkiem z prawem weta. Jest wstępny plan pokojowy między Kijowem a Moskwą, takie są ustalenia Financial Times. Według tych doniesień, w zamian za zawieszenie broni i wycofanie rosyjskich wojsk, Ukraina ma zobowiązać się do ograniczenia sił zbrojnych i zrezygnować z ambicji wstąpienia do NATO. Doradca ukraińskiego prezydenta Michaiło Podolak przekazał jednak, że projekt reprezentuje postulaty strony rosyjskiej, a Ukraina ma swoje własne propozycje. Jedynie co potwierdzamy na tym etapie, to zawieszenie broni, wycofanie wojsk rosyjskich i gwarancje bezpieczeństwa z wielu krajów, czytamy w poście zamieszczonym na Twitterze. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański prosi Amerykanów o broń i pokazuje skalę wojennych zniszczeń. To w czasie łączenia z Kongresem USA. Załański kolejny już raz prosił o ochronę ukraińskiego nieba, jeżeli nie bezpośrednio przez NATO, to dzięki sprzętowi dostarczonemu przez państwa sojuszu. Zaprezentowany przez niego krótki film pokazał dramat Ukrainy bez takiego wsparcia. Ranne, umierające dzieci, kobiety, obracająca się w gruz miasta. To musiało zrobić na kongresmenach potężne wrażenie. Obywatele Ukrainy nie bronią dzisiaj wyłącznie swojego kraju. Walczą za Europę i za świat. Dlatego Stany, pomagając Ukrainie, pomagają Europie i światu. Zełenski tak przed, jak i po przemówieniu był długo oklaskiwany przez kongresmenów. Sława Ukraina! Jeżeli ktoś mógł przekonać kongres do większego wsparcia Ukrainy, to zrobił to swoim świetnie przygotowanym przemówieniem z licznymi odniesieniami do amerykańskiej historii i kultury. Wołodymyr Załański. O czym informował Jacek Prusinowski. To są wiadomości Vox FM. Długie kolejki przed urzędami w całym kraju. Tysiące Ukraińców czekają na nadanie numeru PESEL. W środę ruszyło przyjmowanie wniosków. Do godziny 15 nadano 32 tysiące numerów PESEL. Mamy informację, że założonych zostało 17 tysięcy takich numerów dla osób dorosłych i prawie 15 tysięcy numerów dla dzieci. Dostali. Żeby pokazać skalę, to w taki typowy dzień roboczy w ciągu całego dnia pracy nadawanych jest około 16 tysięcy numerów PESEL dla obywateli RP. Mówił pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Kolejki po numery PESEL ustawiły się przed urzędami. Tak było m.in. w Bydgoszczy, w Miejskim Centrum Obsługi Uchodźców. Data, godzina i stanowisko, na które trzeba przejść. I 30 minut wcześniej, tak? Jest lepiej. Rodzina przyjechała do mnie i teraz też znajomi przeszli z nimi, żeby załatwić wszystkie dokumenty. Czego pan się tutaj dowiedział? Co pan chciał załatwić? Chciałem załatwić właśnie ten numer PESEL, ale niestety trzeba elektronicznie zarejestrować się i przyjść na swoją godzinę. Zarejestrowałam tu panie na termin 23 marzec. Ja usiłowałam od 7 rano zarejestrować, system nie przepuszcza. Czyli rozumiem, że zbyt dużo osób wchodzi na tą stronę. PESEL umożliwi osobom, które opuściły Ukrainę, na skorzystanie z pomocy socjalnej, medycznej oraz z edukacji. A do polskich szkół zapisało się ponad 50 tysięcy uczniów z Ukrainy. To zaledwie około 10% dzieci, które znalazły schronienie w naszym kraju, mówi minister edukacji i nauki. Można więc spodziewać się, że ta liczba szybko wzrośnie, dodaje Przemysław Czarnek. To lawinowo rośnie każdego dnia. Jeszcze wczoraj było 42 tysiące, dzień wcześniej było 35. Dziś jest 54 tysiące dzieci już zapisanych do polskich szkół. Jeszcze 90% do szkół nie trafiło. W związku z napływem dzieci z Ukrainy muszą być podjęte działania organizacyjne, prawne i ekonomiczne, uważa tymczasem prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sławomir Broniarz zaapelował o zwiększenie subwencji oświatowej na ten rok. Bez wzrostu tej subwencji samorządy sobie nie poradzą. Oczekujemy także uporządkowania organizacji pracy szkół i przedszkoli, a także wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Część uczniów z Ukrainy będzie kontynuowała naukę zdalną w ukraińskich szkołach. Ministerstwo
Edukacji ma przeprowadzić akcję z udziałem organizacji pozarządowych, zbiórki używanego sprzętu potrzebnego do takiej formy nauki. Wiadomości Vox FM. Wojna w Ukrainie. Proukraińskie demonstracje odbyły się w Berdiańsku na południowym wschodzie Ukrainy. Setki osób przeszły przez centralną ulicę miasta, trzymając ukraińską flagę. Posłuchajcie. Ludzie krzyczą: Berdiańsk to Ukraina, pod adresem rosyjskich żołnierzy kontrolujących miasto, do domu. To kolejna proukraińska demonstracja w mieście odległym nieco ponad 80 km od oblężonego Mariupola. Protesty też w położonym na południu Chersoniu. Jak mówił nam Daniu, student Szczecińskiej Akademii Morskiej, który obecnie przebywa w oblężonym mieście, ludzie wychodzą na ulicę codziennie o 10. Protestują przeciwko Rosji, ale Rosja wprowadza tutaj swoją policję, swoich ludzi i po prostu niektórych z protestantów zatrzymują i zabierają. Nie ma żadnej informacji, co dalej oni z nimi robią. Sytuacja w okupowanym mieście jest bardzo trudna. Mieszkańcom zaczyna brakować jedzenia. Oni nadal blokują miasto, więc żadna pomoc z Ukrainy do nas nie może wjechać. Oni przysyłają swoją z Rosji, ale nikt z mieszkańców nie chce ją brać, więc teraz problem jest z jedzeniem. Wszędzie są kolejki, bardzo czasami duże. Żeby kupić na przykład chleb, tak około 2 godzin musisz być w tej kolejce. Chersoń obecnie jest w całości kontrolowany przez Rosjan. Teraz apel lekarzy do Polaków. Zadbajcie o aktualne szczepienia, bo choroby, o których istnieniu zapomnieliśmy, mogą niebawem wrócić. Artur Jarząbek zajął się tym tematem. Powiedz, dlaczego powinniśmy przejrzeć swoje szczepień. Powody są dwa. Pierwszy to ogromne fale uchodźców z Ukrainy. Drugi to różnica pomiędzy naszymi systemami ochrony zdrowia i tutaj chodzi na przykład o obowiązkowe szczepienia ochronne. Jako ostrzega specjalista chorób zakaźnych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ernest Kuchar, kilka milionów ludzi spoza naszej granicy może rozszczelnić naszą odporność populacyjną. Szczególnie zagrożone będą wtedy osoby bez szczepionek, które do tej pory tym się nie przejmowały. Bo jak mówię, reszta chroniła tych, którzy zapomnieli, nie zdążyli, czy z jakichś względów nie byli szczepieni. A teraz ta ochrona będzie im zabrana. I stąd apele o uaktualnienie obowiązkowych szczepień. Nie tylko u Polaków, ale też u osób, które szukają u nas schronienia przed wojną. Bo wtedy one nie będą chorować, my nie będziemy chorować. No i uwaga, szpitale nie są z gumy. Więc w momencie wybuchu kolejnej epidemii nasz chory już system ochrony zdrowia może się po prostu całkowicie zawalić. Stawki za wynajem mieszkania lub pokojów wzrosły od kilku do nawet kilkunastu procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca. To ogromna zmiana, bo wcześniej ceny najmu wzrosły o podobną wartość, ale trwało to cały rok. Ze szczegółami Dagmara Kędzior. Ogromny popyt na mieszkania wywołał kryzys uchodźczy w Ukrainie, mówi główny analityk HRE Investments Bartosz Turek. Jak patrzymy na liczbę aktywnych ofert, to przez niecałe 3 tygodnie ona stopniała o połowę. Stawki za najem wzrosły głównie w dużych miejscowościach i w tych przygranicznych. Ten trend pojawia się jednak także w mniejszych miastach. Prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Myślę, że w najbliższym czasie trudno się spodziewać innego kierunku niż tylko w górę. Czynsze powinny bardzo mocno wzrosnąć. Według eksperta wzrost stawek za najem może przełożyć się również na cenę zakupu nieruchomości. A teraz u nas pytanie: akt odwagi czy akt propagandy? Chodzi o wystąpienie Mariny Owsianikowej w Pierwszym kanale w Rosji. Jak mówi reportażysta Witold Szabłowski, jego zdaniem nie był to spontaniczny zryw, a zwiastun zmian w Rosji. Kobieta wtargnęła do studia z transparentem, na którym były antywojenne hasła. Niektórzy widzą w niej bohaterkę, inni, że działała na czyjeś zlecenie. To mogła, a wręcz z pewnością była ustawka, co nie znaczy, że zlecił ją Kreml, mówi reportażysta Witold Szabłowski, który od zaprzyjaźnionych rosyjskich dziennikarzy usłyszał, że audycje w Pierwszym kanale nigdy nie są transmitowane na żywo. Ja nie wierzę, że Władimir Putin dałby zielone światło dla akcji, w której ktoś mówi, że on jest cokolwiek winien. To nie jednorazowy wyskok, a proces. W ciągu ostatnich tygodni z Rosji uciekają kolejni dziennikarze. Z programów odchodzą czołowi prezenterzy, mówi pochodząca z Rosji dziennikarka Masza Makarowa. Nawet jeśli to, co zrobiła Marina Owsianikowa, było prowokacją, to ja życzę telewizji rosyjskiej jak najwięcej takich prowokacji, jak najwięcej wkroczeń do studiów największych programów informacyjnych. Zdaniem Maszy Makarowej, wbrew niektórym sugestiom, jedno wystąpienie dziennikarki w telewizji nie sprawi, że z Rosji zostaną zdjęte sankcje. Opinię w tej sprawie zebrała Ewa Sas. I to były wiadomości Radio Fox.